No dobra, jesteśmy przed portalem i zmierzamy do drugiej wioski. Zobaczymy, cóż tam się kryje. Przechodzimy przez portal i co my tu mamy? My mamy Blind Foxa! Siema! Nie, losowy przechodzień. Tak, generalnie do drugiej wioski mamy po prostu metro, także nie musimy się męczyć i biec tam na żywo. Schodzimy sobie elegancko na dół, bierzemy łudencję i płyniemy. Autostrada, powiem ci, 10 na 10. Nie to, co te polskie drogi. Żadnych wybojów, żadnych emocji. O, slagma. O, był wybój jednak. Kuba, jedziesz? No. Jak będę na ciebie raz śmieszy to, że się zgubiłem na autostradzie. Ja nie mogę. Jak mogłeś się zgubić na autostradzie? A patrz, przeszedłem ścieżką. O. Okej. Okay. No dobra. I wchodzimy do drugiej wioseczki. Dawaj. Wysłałeś mnie pierwszego, żebym zobaczył, czy to nie jest jakiś skam, prawda? Ja nie mogę. Nie. Tu wchodzisz, a tu już statek jest. Patrz, piraty. Kuźwa, z ognia odpornego drewna. O, a tam jakaś świątynia jest tutaj. No dobra, lecimy do... A, bo to nie ta część wioski, to jest tył wioski. A, bo tu jest przód. Tak. Uuu. O nie, Biedronka. Chodź, idziemy zobaczyć Biedronkę. To? Monopolowy oponderki, no to do tego jest. A, to. Ale no nie ma, ale monopolowa Biedronka to takie trochę... Witam w moim sklepie. Jak mnie nie ma pisać problemu. Ajajaj, akurat go nie ma. Sprzedaje, jest piekarzem. To zostawimy mu słodki upominek. Pyk. I lecimy dalej. Kuźwa, to da się zrobić. Chodź. O, mam pomysł, zrobię to w ten sposób. Ha, razem na lado. Niesamowite. Idziemy dalej, biegniemy sobie. To już bez cięcia, tu są tak naustawiane domki, że nie ma co ciąć. Zejdziemy sobie tu i zaraz co mamy? Pokecentrum. Ulala. Kuba? Mnie tutaj nie było. Rozumiem. Dla niewtajemniczonych on zawsze zostawia takie minki. To jest, można powiedzieć, jego po prostu ikoniczna mina. Jego ikoniczna emotka. Zbiegamy sobie na dół i tu kolejny niepodpisany budynek. Ktoś znowu robi sobie ten ty... Kuba, galeria sztuki. Dama, jak to było? Dama z prosięciem. No, to nie jest akurat nawiązanie do tego obrazu. Ale tak wygląda. Wygląda jak dama z prosięciem. Nie wiem, cóż to za pomieszczenie i czy to jest domek, czy... Tak ktoś sobie to postawił dla fanu, ale... Ale mi się podoba. Chodź, biegniemy dalej. Biegniemy do sali Pokémon, a dokładniej do takiej, którą mogłaby ci się spodobać, ponieważ ja już wiem, że to jest sala ewolucji, którą zatwierdziła Liga Leomon. Czyli ty. No ja jestem Ligą Leomon. Winda do sali ewolucji. W górę, w dół. W górę. Wow. O nie, 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 nie! No dobra, mamy zasady sali, walki 6x6, levele Pokemonów bez ograniczeń. Można zmieniać Pokemony, kiedy poprzedni padnie i raz w dowolnym momencie. Zakaz wykorzystania legend. Podoba mi się, podoba mi się. Wchodzimy sobie na górę. Tu elegancko, komputerek, skrzyneczki. Od razu zostawimy poczęstunek dla lidera. I idziemy w górę. I powiem ci, co ty patrzysz w tym Enderchestie? A, tak, to mogę wam pokazać. Dźwigniczka! Jeżeli wygracie z liderem sali, to otrzymujecie takie odznaki. Na razie są wydane dwie, czyli sala Ewolucji i sala Muspelheim, do której zaraz pójdziemy. I powiem wam, że widoki, pomijając Kubę, który na dole siedzi w bliżej nieokreślonym powodzie, widoki są piękne. Tam mamy gracza, który sobie biega.
Ja tylko siedzę w lesie. Przesadzę. W lesie. W Pixelmonach się tam głównie rozpiły Eevee. Ło, schodzę na siebie już. Złapać. Na dół idziemy, chodź. Dalej. Dobra. Ło. Dobra, Kuba, decyduj. Gdzie teraz idziemy? Może do tego domku? Trzeba pójść do góry. Tak. Najpierw, żeby zobaczyć o coś tam się pojawiło za Pokecentrum. To są Pokemon czy gracz? W Pokecentrum jest na pewno Zafo. Gracz. To nie jest Zafo, to jest Zetrix. ZZ. O! Słyszałem pistolę. Co my tu mamy? Farma. Nawet z zubatem. Wait, co to za dźwięki? Częstuj się tylko później, zasać ponownie. O. Ja słyszę tutaj redstone'a. Ja chcę się do niego dostać. Przestań maltretować graczy. Wejdę tam, czy tego chcesz, czy nie? Bardzo bym chciał, żebyś im nic tu nie psuł. Psuję. Nie psuję, tylko... O, to działa w ten sposób? Gdzie on zniknął? Ale kozacko, Damian. No. No. Patrzaj, jak coś urośnie, no. Co nie? To powinno być... Tak, nie ma tego. Chyba. I powinno się pojawić w tej skrzyni? A nie, tu są jakieś... A, bo to zbiera i jeszcze na dodatek przepala automatycznie. Rewelacja. Pewnie jest tam bardzo dużo zakolejkowanego czegoś. No to zdziwiłbym się przy takiej ilości ziemniaków. Patrząc na to, że jest... Dobra, lecimy dalej. Przez tunel? Tunel! Mieć. Tunel! Podoba mi się, taki fajny design jest. Tam jest monopolowy, w którym byliśmy. Tu byliśmy, tak. To idziemy na górę. Pomnik Bulbozaura. Kuba, zapozuj przy pomniku. Tak, co? Co? Gdzie? Zapozuj przy pomniku. Trener Pokémon Foxy. Jego młyn. Albo taki domek w skało hobbito wbudowany. Wlazłem. Gdzie wlazłeś? Na Bulbozaura? Super. Chodź, idziemy. Dziury w podłodze. Co przypomina ci? No ma dziuroklapy, tak. Co przypomina ci ten domek? Wieża. Wieża. Smok tutaj będzie? Tak, smog w wieży, której broni księżniczka. Chodź, idziemy, bo księżniczka ci nakopie. Chcesz dostać pantoflem? Co ty mu zrobiłeś? Otworzyłem. Chodź, idziemy wentylacja. Dalej. Wentylacja. Idziemy dalej. Tutaj mamy domek o... Gajowy, czyli lider sali ewolucyjnej, nawet jest w domku. Siemano. Tu mamy zejście na dół, to zaraz. Widzę piękny wystrój wnętrza. Kuchnia, tutaj trochę pusto. Komputerek, maszyna lecząca, wielkie podwójne łóżko. Tylko nie ma pani gajowej, więc ciekawe, z kim on tu śpi. Jak ma praktycznie męską wioskę. Dobra, i chodź, zejdziemy sobie na dół. A, bo ty w międzyczasie, jak ty tutaj ten, to ja pisałem na czacie, bo ty tego nie widzisz. No nie widzę. Ten, napisałem policja ręce do góry i... Posuń się, bo umrę. Brzmi to jak kuszące oferty. W Minecrafcie. Piękny magazyn, tu widzę przepalarnię i tu jako. Na górze, na dół, wszystko. O, już zostawiłeś mu cukierka, rozumiem. A nie, tak po prostu. On coś tutaj jeszcze skrywa. No na dół. Na drugą windę potem. Tu nas kolega oprowadza, tu widzę jeszcze cały gaj. Widzę, ukryte aprikorny pod ziemią to jest chyba nowy
Nowy biznes. Dobrze wyczułeś, że on coś hoduje. No. On dealuje pokebulami, ale ile tu tego jest? No mały sadzik. Ty, ale jaki? Czy ten sadzik jest większy? A tu co mamy? Wait, czemu tutaj jakiś losowy... jakiś Kuba, inny gracz. Znalazłem bunkier. Gdzie ty jesteś? W bunkrze. O, tam jest gdzieś przejście, dobra. Ale jaja. Co on tu stworzył? On się chyba szykuje na apokalipsę Vidrilli. Prywatne, tam chyba nie powinienem wejść. A to nie jest inny dom? Gość, tu ma... A skąd ja mam wiedzieć? Mi się wydaje, że to już czyjś inny dom. Magazyn. To co jest dom w domku? Ja bym powiedział, że to wygląda co najmniej jak bunkier na apokalipsę Vidrilli. Chodź, zobaczymy, gdzie wyjdziemy. Ale tu porobili. Cała ukryta. Cała nielegalna plantacja. To mi się podoba. Oni tu jakieś kulty robią. Co tu się dzieje? Gdzie są zapisy? Wiesz ty co? Czy ty musisz być wciągany w każdą mroczną sektę? Ale o, super. To jest ukryta pochodnia. No, ale powiem ci, że jaskinia tu to ma styl. Ciekawe, gdzie wyjdziemy. U kogo, w sensie? Widzę kolejna nielegalna plantacja zioła. Ja wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w nowo odbudowanym domku opanderki popożarowym. Patrz, to jest wyjście. A to ja się nie dziwię, że powstał ten wyjście awaryjne. Mówisz, że to... Wyjście pożarowe. Mówisz, że to jest wyjście pożarowe? Nieźle. Ale super piorunochron. No, to jest piorunochron w dużej skali. Pikachu nochron. Fajny. Chodź, bo to jeszcze domek pominęliśmy. Dobrze. I to jest drugi domek młodego. To jest chyba taki, wiesz, tam był młody. Zamknąłeś mi drzwi przed twarzą. Oj, no bo wszedłem na te. W poprzednim tym zwiedzaniu... Dobra, czy on ma bardzo gorącą skrzynkę, ma jedzeniową skrzynkę, ma drewnianą skrzynkę, ma netherową skrzynkę, ma kamienną skrzynkę. Zwiedzaniu... Nigdzie nie ma redstone'a? W poprzednim zwiedzaniu był domek młodego i Agi, a tu jest widzę tylko młody wpisany, także to jest chyba taki domek po rozwodzie albo na weekendy, jak chce odpocząć. Ale parkour. Piękny. Chodź, mamy jeszcze salę Pokémon do zwiedzenia. Gorąca skrzynka ma jeden pusty slot, idealnie na cukierka. Tu byliśmy, bardzo dobrze. O, to zajdziemy co sobie. To? Tu mamy chyba sklep. Patrz, już wiemy, czym się młody zajmuje. Jak wyjeżdża od Agi z chaty, to przyjeżdża tu i robi biznes. Pusto tu. Chyba wysprzedały się rzeczy. Może była promocja? Pożar, to wiesz, powykupywali. Dobra, a tu mamy pusty domek. Chyba nie do końca... A może on jest taki specjalny? Słyszę... Gdzie to jest? Ja to słyszę. Zostaw go na... Jest u góry. Ha! Znalazłem! A czego szukasz? Bo ja myślałem, że polujesz na królika. Nie, znalazłem coś fajnego. To dobrze, bo królik poluje na mnie. Co to? O nie, to ten królik wydaje dźwięki. Spokojnie! Pokonam tego królika! Dawaj. Ło. Załatwiłeś go. O, mięso. Dobra, chodź, idziemy jeszcze tu. I później cofniemy się na salę. To był sensor. Sensor. Domek papcio. Sensor. Domek papciosa. Mamy domek papciosa, jak podchodzimy to już jest... bo to jest działka Krysiu, Frugo, Chmiel i chyba papcios jeszcze. To już widzę, stoi sobie roślinka. Nie no, działki to są, wiesz, bez jeszcze tego. Chodź. O kuźwa, co to za polana? Kuba, chodź, to ci się spodoba. Polana piorunochronów. Niezła, nie?
Ja w ogóle myślę, że to jest zrobione chyba specjalnie, żeby w czasie burzy przestań denerwować Zeusa. To pole jego denerwuje. Ach. Ja myślę, że to jest zrobione specjalnie, żeby w czasie burzy rozbiło się tu więcej elektrycznych Pokemonów. To by miało dużo sensu, jeżeli to tak działa. Ale patrz, co tu zrobili. Właśnie mówię, co to za pole i jeszcze to są takie fajne filary. Nie, ale chyba jeszcze nie dokończono. Chyba tak. Te filary jeszcze nie są dokończone, chyba, a tutaj farma drugi ścieżki. Na czy to, w sensie, ja nie wiem, czy to nie jest właśnie na Pokemony typu tego, bo spójrz. Może. A ludzie sobie teraz... Dobra, idziemy na górę, dawaj. Zobaczymy domeczek. Jak wygląda w środeczku. Shiny Pokemon, ewolucja Wolo. Chodź podejdziemy. Zastanawiam się, on na 90% jest skorzystany, ale... Wygląda tak, jakby wpadł w wózek, czy... On chyba jest w środku. Kuba, znalazłem shiny Pokemona. Co najśmieszniejsze, nie mam moich Pokemonów. Chodź tu, shiny Dabolu. Jak ja mam go z tego wydobyć? Stój. Stój! No nie wierzę. Zniknął. Ale plan był dobry. Złapałeś sobie tego shiny Pokemona? Nie, zniknął. Nie wiem, czy to nie był podstawiony Pokemon przez gracza i mnie nie sprankowali. W każdym razie, chodź. Idziemy dalej zwiedzać. Ciemno. Ciemno? Tu nie ma nic chyba na dole. To idealne miejsce. Czemu? Kuba, czy myślisz, że tu będzie zamknięty smok? Tu chyba chłopaki jeszcze budują, ale powiem ci, wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Asasyn, skok wiary! A nie, tam nie ma siana. Au! Oj, Kuba. Tak, oszukiwać. Pomyśl, przygotuję sobie sianko. Będziesz robił profesjonalne skoki, jak prawdziwy, dobry gracz. Weed. O, znalazłem, ale nie to, co... Hej. Hej, za to... No i nie spojrzę. No. Chodź, mamy jeszcze jedną rzecz do zobaczenia, zanim ruszymy na salę. Ponieważ na sali chciałbym zakończyć, bo już tam byłem, wiem, że jest fajne. To jest jakaś sala? To nie, to... O nie, co to? Krosik 15 zł. A, to jest tabliczka donatorów Kamayato. O, kuźwa. Piękny. Ale on the ball. Też powinienem zrobić coś takiego. Jestem chyba słabym streamerem. Streamery. To jest fajne. Podoba mi się ten design. No, naprawdę. Dobra, bo u mnie wygląda to jeszcze lepiej, bo spójrz. No. Tutaj masz trapdory i w środku jest lampka, co nie? Dlatego jest jasno. A u mnie wszystkie są... Trapdory mają szybkę, bo mam takiego teksturpaka i to wygląda jeszcze fajniej. Ja akurat też mam tutaj takie dziurki, także widzę to. Ale powiem ci... Latający Holender, naprawdę na plus. Nie, no co to... Kto wybrał tak niepasujące łóżko? Jakie niepasujące? Na designowaniu się nie znałem. Chodź, lecimy dalej. Zdecydowanie powinno być w tym kolorze łóżko. No spójrz, no. No. Zdecydowanie do takiego klimatu by pasowało kolorystycznie takie łóżko. Nie, no co ty, różowe. Znaczy, no wiadomo, że różowe to różowe, po prostu koniec kropka, ale designowy by pas... tam... Idziemy na tą chmurkę zobaczyć. Byliśmy tu, a pominęliśmy ją. Dostać się w sumie łatwo. Kolejna wodna winda. No, godzi ale się. Ty wiesz, jak się ciężko trochę robi.
Ha. To wiesz co? To wygląda na kolejną salę, albo przynajmniej dobre respawisko Pokemonów. No nie. Wyłączone PvP. Szkoda. Dobra. No to co? Lecimy do ostatniego miejsca, czyli na salę ognistych Pokemonów. Jak mam stąd zejść? Mam pomysł, Damian, chodź. Damianie. No dobra, jesteśmy przy ostatniej lokacji, chyba, w sensie na pewno coś pominęliśmy. Ale jesteśmy przy sali Muspelheim. Z zasady walka 6x6, level Pokemonów bez ograniczeń. Zmiana możliwa dopiero po padnięciu. Sala młodego naszego dealera. Na razie zwycięzcy w sali Opanderka, Mystic Wojakow, Zak, Fok, Kabunę i tyle. No, jak ci się Kuba podoba design sali? Ciepło tu. No. No to co? Myślę, że tym, prawda, optymistycznym akcentem możemy zakończyć zwiedzanie naszych nowych lokacji na serwerze. Dajcie znać, jak wam się podobały, który domek podobał wam się najbardziej, albo która lokacja, bo tam w sumie nie wiem. Dajcie znać, co Damian pominął. Dajcie znać, co pominąłem, tak, i gdzie mamy w przyszłych odcinkach zawędrować, ewentualnie inne tam cele, wyzwania. No i co, my dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. Tak. Trzymajcie się chłodno, będąc w tej sali. I pa, pa.